Z wielką przyjemnością witam Was bardzo serdecznie na pierwszej, wręcz na świecie, transmisji z turnieju, oficjalnego turnieju Areny w League of Legends, Arena Cup Zima 2023. No i kto Was wita? No oczywiście, Mikołaj Sylwan-Sinacki oraz Piotr Czarny, Piotr Barański. Dzień dobry Państwu. Takie grono zawodników będzie występowało. Tak jak widzicie, to jest podział składów. Są drużyny mocniejsze, są drużyny słabsze. Nie ma tutaj co narzekać na pewno na balans teamów, bo każdy z kapitanów tutaj sam sobie wybierał, z kim będzie grał, więc jeżeli wasz ulubiony streamer, content creator, zawodnik profesjonalny wybrał sobie słabą drużynę, to pretensje możecie mieć tylko do niego. A teraz rzućmy sobie okiem na to, jak wygląda punktacja, bo ona nie jest taka prosta. Oczywiście i też to nie jest gra o pietruszkę. Warto zaznaczyć, w klasyfikacji generalnej najlepszy duet zgarnie 7000 zł, ale również za wygranie każdego osobnego lobby nagroda 300 zł do podziału dla obydwu zawodników. Kiedy to wszystko porachujesz, to wyjdzie, że w momencie, w którym wygrasz wszystkie swoje gry i zajmiesz pierwsze miejsce, zgarniesz około 13 000 zł. Za granie w League of Legends. Całkiem, i to przez 3 dni. Nagroda jest całkiem niezła, ale zobaczcie. 40 punktów za pierwsze miejsce i drugie miejsce, za górną połowę tabeli, plus punkty za przetrwanie rundy. Plus pierwsze miejsce dostaje jeszcze tyle punktów, ile zostało im HP. I 300 zł to oczywiście w bonusie. Jeżeli trafia na konto. Jakimś cudem komuś udałoby się zwyciężyć bez przegrania ani jednej rundy, to wygrywasz wtedy średnio, czekaj, no na pewno dostajesz 20 punktów za HP-ki, tak. A rund, ile może być minimalnie rund? Oj. Wydaje mi się, że około 5? Coś koło 5-6, coś w tym stylu, więc wiesz, dodatkowo dostajesz 5-6 punktów, będziemy to na pewno sprawdzali, ale drodzy widzowie, no przez to, że mamy 12 drużyn, będziemy mieli łącznie 3 lobby rozgrywane, tak, naraz, simultanicznie. Tak, jest tutaj turbo broken. No to zobaczmy go! No tutaj niestety... A, tu go nie ma. Nie, ale zobaczymy Dradla! Ale podoba mi się to, że Dziuba jest w żaden sposób niezatrzymany, no bo musisz się zająć Veigarem. Tylko że ten Veigar ma shield, wiesz, jeszcze sezonka sobie przejmiesz. Ojojoj, a te sezonki są bardzo ważne w trybie areny. Tam poszedł portal tylko po to, żeby otrzymać trochę obrażeń. No i proszę bardzo, Lewu z Dziubą, to już jest pierwsza eliminacja dla nich i wydaje mi się, że ta Leona nawet przy możliwości respawnowania swojego sojusznika nie podoła wyzwaniu. Ale właśnie, co to był za duet w takim razie, bo widzę tylko nick Let's is Goal. No przypomnijmy sobie, że to jest lobby z Rypsonem Trymbim, Mailin, Czajkiem. A, to może być... To mógł być Rypson Trymbi w sumie. Mógł. Wydaje mi się. Tak. To miałoby sens, zobaczmy. Może gdzieś jak grasz arenkę po prostu z kumplem i wiesz, przeciwnicy zagrają jakiegoś AD Carry, jakąś, nie wiem, jakiegoś supporta dziwnego, to może się sprawdzić. Ale tutaj, jak on będzie grał na tyle tanków, na tego Trundla, no to powodzenia, właśnie zrobić obrażenia z full combo. Wydaje mi się, że na arenie po prostu zbyt często trafiasz na tanków, żeby miał sens brać Zeda. Zobacz, że w te wszystkie kompozycje Zed dobrze sobie może poradzić ewentualnie w Varusa. A zobacz, też sprawdzimy zaraz, czy Lewus będzie grał ten tankowaty wariant Veigara. Bo zakładam, że nie ma powodu, żeby tego nie robić. Tu się nie opłaca się grać full AP, ale no teraz no piękna klatka. Co ma zrobić Zed? grać nie i 700 zł. Cyk! Wpada tutaj na konto drużyny Lewusa. Ty, ale ona dostała swoją drogą chyba jakiś augment na powiększenie, tak mi się wydaje. Właśnie. Bardziej tankowata jest jakaś. Taka sporawa. Pa, no, jeszcze będzie sobie staczki zbierał. Jeszcze stakuje, no Lewus jest bezczelny. W ogóle, jak niesprawiedliwe jest to. Lewus całe życie grał Veigarem. I dostaje go na tej arenie, kiedy on jest mega mocny. Ktoś się nie docenił. Nie, ma takiej opcji nawet. Skończy się na tym, że on bardzo dużo pasywnych obrażeń będzie zadawał. No dobra. A swoją drogą do Lewusa szybko wrócę. Ej, on dostał Turbo Broken Srebrny Augment. Tak, on dostał. Augment, który oznacza przeciwnika i zadaje mu przez to i 20% więcej obrażeń. I dostajesz kasy za eliminację. Tak, naprawdę mega mocna no, ale rzecz. Zyskowi się grać nie chce za bardzo w ucieka. Tej sytuacji. Ale czekaj, jest jeszcze leczenie z sazoneczki, ale ten Mastery z Tarikiem. To jest też kombo troszeczkę frustrujące. No tutaj... Jest problematycznie. Wydaje mi się, że trzeba kombinować bardzo mocno z perspektywy Anteriasa, bo ta walka nie wygląda obiecująco, niestety. I w ogóle zobacz, że ten Bern realnie też nie robił za bardzo wrażenia. Oj, za wczesny Pulverize! Bardzo nieprzyjemnie, chociaż tego wrażenia całkiem sporo. Syzywka, jest możliwość! Oho, syzywek to zgarnia! No i skoro nie ma Mastera, to powinniście sobie poradzić! Jest jeszcze sazonka! Złapali to! Blisko! Ale tak, nie wiem, czy jest tier listowo aż tak mocna w takim formacie competitive. No, to zobaczmy w takim razie. No to sprawdźmy! Kai'Sa, tu szybciutko jest jakoś wysoko, oj nie. No w top 20 jej nie ma. Uwaga, mamy arenę, na której Pyke ciągle daje stuny.
No, struna też daje anteria, jest niezłe podrzucenie. Luz, no właśnie, Kajsa musi uważać, żeby przede wszystkim nie zostać złapana na krótkim dystansie. Mystic jest złapanym ultimatem, ale pięknie złapana sadzanka przez Syzyfka na krótko. A teraz po prostu walczy z Puki Stylem. I teraz to ma trudniej tak realistycznie. Warto zapytać, Puki Style z tego co widzę chyba idzie pod ten build właśnie z... O! Widziałeś? Tuż widziałem. Ale idzie też pod ten build z bardziej tankowaty, tylko że proszę bardzo, straciłeś sam tanka, a wystarczająco tankowaty nie jesteś, żeby wygrać. I Anteria z Syzyfkiem totalnie stompują te lobby. Nie no, klasę, po prostu grają chłopaki bota. Ale ciekawi mnie, bo... I wygrali na Pukiego Mystikesa, którzy również grają bota i to profesjonalnie. I mają w ogóle... No właśnie. I był całkiem silny, więc... No nie wiem, co teraz... O, a to jest moja najmniej ulubiona mapa. Nie znoszę tego trasha. Albo nie umiesz z niego korzystać? Nie, czy... nie umiem z niego korzystać. Okej. Ma sens, ma sens. Latarka rzucona, ale to tylko sygnał, ewentualnie ta Syzyfka rozdzielony. Ulight razem z Wanderem. Też bardzo mi się podoba. O, ale super, patrz, jak na spokojnie zagrał. Zgarnął sobie sadzonkę. O nie! No, zostawiłeś go! Czekaj! No, nie czy widać? To się uda? Nie ma szans. Nie mówię no. ci. To leczenie... Zobacz, Anteria jest niezabijalny. A Lister jest tak kompletnie broken po stacie, matko. A ta latarnia jeszcze zebrana. Aj, panie Syzyfek, uważaj pan. Win! I to jest win, brawo! GGWP Syzyfek z Anteriasem! Dlatego... Teraz jesteśmy na Douglasie i Eściku w takim razie. I no tak, teraz... ale... Akurat Volibear jest całkiem spoko, bo nie dość, że już o tym rozmawialiśmy. Aha. Masz dobre augmenty dla tanków. Ja po prostu bardzo lubię stakować lethal tempo. Może z tego to wynika. Pełna zgoda. Okej, no powiem tak. Volibear takich rozmiarów powinien być nominalnie w grze. A to nie... Wygląda majestatycznie. No dobra, ale oj, obrażenia zerowe od tej syndry. No nie są one za duże. To jest Inspired z czekoladem. No to Czeko Chat, Czeko Dead raczej. Ereczka zagrana już w tym momencie ze strony... O, Galio, piękny taunt na dwie postacie. Nie, zobacz, to jest... Czekolad może być... Muszarda po obiedzie. Powiem tak, czekolad może być nawet najlepszą syndrą w Polsce, ale na tego Volibeara, no to nie ustoisz. Nie miał prawa wygrać. Tylko trzeba się nauczyć jeszcze, nie? Tylko, że on, widzisz, on nie pozostawia przeciwnikowi pola do popisu. On zawsze bierze S-tierowy duet od początku, no i robi 20 HP, perfect lobby. To jest, by the way, to jest jakieś 67-68 punktów. To jest bardzo dużo punktów. Czyli jeżeli chcecie wygrywać, teraz... na wasz karenka... Gdzie Sion? Oj. Sion wyparował. Troszeczkę dziwne, ale pamiętajmy o ewentualnym wskrzeszeniu, co akurat dobra informacja, tylko że Zed będzie starał się dojechać. Jan Trzeci-Sobieski, czyli Kubon, moi drodzy, całkowicie poskromiony przez Mrozka. No okej, okay. Gwen może pomóc, no bo na tego Volibeara możesz być dość szybko sprowadzony do niskiego HP. Dobra. Douglas ze Ścikiem jak na razie radzą sobie pierwszorzędnie, ale trzeba tutaj wygrać tę walkę. Ścik, Douglas, Mrozkus i Miwak, wielki finał, a ta sadzonka trochę impostorska, chciałoby się powiedzieć. Pamiętajmy, że Gwen jest dość irytująca, szczególnie kiedy grasz na tanków, tak? No bo kończy się na tym, nie że... No, Zed rzuca full combo i zobacz na HP Volibeara. Nie widzę nic. Nie robi to wrażenia. Ja myślę, że to jest takie podstawowe przesłanie. Miwak, no nie wiem, ale zobacz, to wygląda tak, jakby chłopaki chcieli dopiero teraz na tym kółku śmierci. No ma to jakiś sens, ale bardzo mi się podoba ten fokus od Jajkowej. Czekaj! Gdzie w tym wszystkim? Gdzie oni wyparowali? Zniknął Galio przede wszystkim. No dobra, Hellfire Hatchet wydaje się, no nie wiem, ewidentnie brokitem. Ale kończy na tym, że Mrozku razem z Miwakiem zwyciężają akurat to lobby. Gratulacje. Czyli tak, podsumujmy. W lobby C wygrał Simiwak z Mrozkiem. Tak, no bo to był Mrozko Simiwak kontra Eścik Douglas. Dobra. No. Z lobby C wygrywają... Produkcja, proszę potwierdzić rezultaty. Nie, tak, no. Mi nie wierzysz. Lobby C wygrywa Simiwak z Mrozku, lobby A Lewus z Dziubą na 20 HP, a lobby B wygrali Anteria z Syzyfkiem. Brawo. No to super, wszystko wiemy. Nie wiem, czy będziemy mieli... Czyli Rybson plus Trymbi, ale najwyraźniej rywale dosięgają. A teraz zabawa, mamy Erkę Malphite'a. Sylvan, to może być coś ciekawego. Erka Malphite'a u Ashe. No i oj nie! Ale czekaj, słyszała dystans, żeby użyć portalu, to jest nieźle, nie? Tylko, że trochę grać się nie da. Chyba będzie ciężko. Wydaje mi się, że Czajek ma chociaż, w oczach jeden cel. No nie. Oj, kiweczka! Podnosimy sojusznika. Udało się wskrzesić Trymbiego. No ale pamiętajmy, tych HP-ków nie ma zbyt dużo. A to jeszcze jest mapa, gdzie masz jedną sezonkę. To zobacz, jest Erka zdążyła przerotować. Jeszcze żyje ryba. Ta strzałka nie trafi. Nie ma znaczenia. Może Trymbi jeszcze skaczuje? Nie ma jak. No nie, dobra. Po ostatnich wydarzeniach. Synchrof, jak widać, nie do końca. On po pierwsze już się poddał. No ale słyszałeś, że ciężko tam. Ja wiem. No. Ale spokojnie, zobaczmy.
Podoba mi się przynajmniej, że no, to jest to, co mówiłem, nie? Jakby zrozumieli przynajmniej tyle. Strzelowali stara, no wiele to nie zmienia, aczkolwiek RK spalona. Kolejna sprawa jest taka, że nawet jak sugerowałem jakieś on-hity ewentualne, prawda jest taka, że na Alistara z Zedem by, sorry, na Alistara z Kainem by to nie działało. A, powodzenia, żeby zacząć ich auto-atakować. No właśnie, nie? Więc tak na dobrą sprawę i tak optymalnie w tym momencie gra Rybson. Oni muszą połkować, to Eot Nasusa i Włodasze może zmienić naprawdę dużo teraz. Portal nie z opcją między kowadłem Ach, ładny, i pajka. No ale jak już raz została podbita Aszka, to jest GG. Nie no, powiem ci, że przekleństwo tych kompozycji, które gra Levus z Dziubą, to to, że po prostu one są tak proste w wykonaniu. Ale Ulight chyba też ostatnio zrobił drugie miejsce, czy nie? Tak. I teraz wychodzi na to, że na 100% w lobby A po pierwszych trzech lobby zagranych będziemy mieli Andreasa Syzywka oraz Dziubę z Levusem. No to słuchaj, może marzenie Andreasa o graniu z Jankosem się faktycznie spełni. No może nie, biorąc pod uwagę, że obecnie Eśćkowi i Douglasowi chyba nie idzie najlepiej. No to niech się ogarną chłopaki. No, bo Marcinowi zrobić takie okropieństwo. Zobacz, bo teraz zobacz, znacznie nie szybciej. Jest do dumy. No, trochę nie jest. Ale znacznie szybciej próba podjazdu ze strony Czajka oraz Meilin. No tylko, że Dziuba tutaj. Widzisz, co on robi. I on się niespecjalnie przejmuje tym, że przeciwnicy chcą na niego naciskać. On wchodzi w ścianę, wchodzi w tango, oj, wchodzi w konfrontację. Oj, w ogóle to próba wykajtowania, bomba niezła. O, jest jeszcze RK, dostępna po respawnie, musi ją szybko zagrać. No dobra, dobra, ale Levus w tym wszystkim, to on musi kupować przestrzeń. Dziuba, jakby ta redukcja leczenia musiała zostać zakupiona, tak mi się wydaje. Co najważniejsze, obszarówki cały czas na lewo i prawo, no ale Dziuba, to nie ma... Chyba w takim razie jednak redukcji nie było, bo Dziuba przed końcem tej areny zdobył jeszcze pełnię punktów zdrowia. Drugie lobby z rzędu, Dziuba z Lewusem, GGWP. Na szczycie i znowu jest to taki duet, który moglibyśmy zobaczyć na bocie, nawet w grze 5 na 5 na Samodercji. No, już wiesz, nie dawaj szalonych pomysłów. Nie no, set Kaisa? I wydaje mi się, że a propos banów, uważam, że Kaisa w takim razie. Uważam, że Kaisa udowadnia, że jest turbomocna, ale teraz ładny duet. Ta Lulu z Master Emi, świetny Wild Growth, ale Antelias, szybka zamianka, Killer Instinct, żeby też skupić się bardziej na tej Lulu. Ale czy uda się w takim razie zatrzymać tego Mastera Emi, no bo ma on chrapkę ewidentnie na Kaisę, tak? Tak, no ale tutaj Antelias musi przyciągnąć tego Mastera, nie udało się tego zrobić. Oj, teraz Syzyfek musi ratować się teleportacją. To się uda, ale czy Sadzonkę ma u góry? To jest dobre pytanie. O. Jeszcze nie, ona za chwilę wraca. Piękny W w wykonaniu Antelias'a. Sadzonka zdobyta, jeszcze jeden autoatak. Oj, ktoś tu musi przejąć! Są problemy! Czekaj, jeszcze próba ściągnięcia, ale Syzyfek chyba sobie nie poradzi. Skacze Erko na Lulu. Okej, jedna eliminacja, ale druga raczej wpadnie tutaj. Ale będzie reset na Q na 100%. Mało brakowało czegoś tak otwartego jak tryb 2 na 2. No może. Też Wander w niektórych kręgach figuruje jako tak zwany koczownik, więc możliwe, że nie ma on stałego miejsca, w którym wiesz, dobre łącze internetowe, dobra forma. Tak. Tak, przynajmniej słyszałem. Uwaga, teraz zmieniło się POV, patrzymy sobie na to, jak Delord będzie sobie radził lulką. Hej, nie radzi sobie! Co? Nie no, chłopaki wysadzeni z butów od razu. Bomba! Dobra, Sylvan, jesteśmy w terytorium one-shota. Tylko Syzyfek i Antelias pozostają poza progiem eliminacji po jednej porażce. Jeżeli stąpem zwyciężyli tę konfrontację. Realnie mapa Thresha może być super dla Syzyfka. Tak. Kaisa może pokajtować dzięki temu. Ja nie, tutaj chciałbyś się jak najwięcej połkować, nie? No właśnie, walisz te Void Seekery w Masterai. Walka o Sadzonkę do samego końca. Ale szybko bomba! No i teraz wiesz, role się nagle odwróciły. Czyli jesteś w stanie wyeliminować Lulu w takim razie? Lekki problem, Masterai jako pierwszego, Syzyfek oraz Antelias na prostej drodze, żeby wygrać lobby numer 3. No tutaj już pozostaje ale tylko jazda. Dokonać formalności i Syzyfek z Antelias'em dowodzą formę i to jaką? I Levus, czy też Czajek i Meilin. Nie, nie mów mi, że na Mizuno wygrałem z Illaoi Swainem. Nie chce mi się w to wierzyć. No zobaczymy, ile będzie w stanie zrobić Illaoi. Nie jest to Arkwell, co prawda, na tej bohaterce, ale może też być dobrze. No kurczę, mam wrażenie, że Danami akurat na taki duet to może czuć się dobrze z kajtowaniem. Tak, bo ona nie jest, przede wszystkim nie wyłapiesz jej, dopóki nie... Okej, to jest bardzo ważne. Muszą szybko wypchnąć Swaina, żeby jego Erka spadła. I zobacz, teraz już nie ma Erki. Dobra, teraz Swain traci dużo wartości. Ale jak zadajesz obrażenia temu Swainowi? No to jest problem. Gdzie są twoje obrażenia? Nie wiem, ale on przynajmniej z ciebie nie wysysa Erką. No dobra, zobaczmy. Nadciąga Sadzonka. Kto ją zgarnie? Autodaszki Swaina by bardzo tutaj pomogły. Lewus trochę z daleka jakby w nie trafił. A! Oj, wyciągnięta dusza! No i się grać nie da nagle. Ten pomp był zbyt potężny. I znowu, wystarczy, że zaatakujesz słabe ogniwo. Tu tym słabym ogniwem była Nami.
No i nagle Gimkała. Tylko, że wiesz co, tylko dziuby nie zabijasz. No, on jeszcze musi wytoczyć tutaj do respawna, ale ciało! Chyba nie da rady. Oj! O! Niepotrzebnie ściągał go swoją drogą czajek, tak. Ale mi się to chyba i tak nie ma żadnego. No nie wiem, ta RK całkiem niebezpieczna była, ale obrażeń za dużo, za dużo! W takim razie będziemy mieli wielki finał! Rybson Trymbi kontra Czajek Meilin. Nie moje. Nie twoje. Nie, nie, nie podpisuję. Moi drodzy, Piotrek, ale Piotrek zostaje oczyszczony z zarzutów. Ja powiem tak. Ale szczerze, kto tak nie myślał? No i to nie będę ukrywał, baza, nie? Słuchaj, mieliśmy rozmowę z Anteriasem. On powiedział, że przede wszystkim chce się dobrze bawić. No właśnie. Więc, a może jeżeli to pod Bejta mówi, sam Anterias był zaskoczony, że wygrali tyle razy. Skupmy się, no bo zobacz, Rybson starał się kajtować, ale nie wyszło, tylko że mamy fulla Pegregasa. Tu się przegrać nie da. Zobacz, co się dzieje. Big Body Slam, zprokowany Guardian Angel, a jeszcze jest spora szansa na wskrzeszenie oczywiście Rybsona. Chyba nawet nie potrzeba. Jest taka szansa. No chyba jednak dla pewności to się tutaj pojawi, szczególnie, że sadzonka na środku jest zjedzona, ładna ereczka od Rybsona. No ślicznie, Trymbi. Ten bumerang jeszcze ciągle tutaj trafia. No i dobra, GG! Pierwsze miejsce brawo. Dla Rybsona i Trymbiego. Nice, dobra robota, a więc w końcu ta Asa znajduje sukces, jakiego potrzebowała, ale bardzo bliskie lobby. No i też umówmy się, że matchmaking tutaj delikatnie wspomógł. I w takim razie, jeżeli dobrze się orientuję, jedyny duet, który wygrał wszystkie trzy lobby, to Anteres. Rzućmy sobie okiem na ranking, jaki w tym momencie mamy. A więc na ten moment pierwszą drużyną jest Anteria Syzyfek, to jest 900 zł już w tym momencie w kieszeni dla nich. Drugie miejsce Lewus i Dziuba 600 zł, Sinmiwak i Mrozku 300 zł. No i dalej wszystko możecie sobie sprawdzić. Ogony nas interesują. Niestety, czekolad, popularny Chocolate Inspired. 0 złotych i zaledwie 115 punktów, 104 punkty ledwo u Mystikesa i Pukistyla, a także, no niestety, Arkwell Synchro 82, no. Jedyni z dwoma cyferkami na koncie, jeszcze nie przekroczyli 100 punktów. Ej, pierwsze lobby będzie giga stacked w takim razie, będzie bardzo ciekawe. Tak. Bardzo fajne. Do studia. Elo Zelo. Tak, Anterias i Syzyfek. Główni bohaterowie dzisiejszej transmisji, często gościliśmy na ich point of view, ono wysokiej jakości, to niestety z tą sympatią do wszystkich uczestników nie zawsze jest taki komfort. Ale swoją drogą, tu chcę podkreślić, zobaczcie jak fajnie zbalansowany jest ten system, że dzieląc drużyny na poszczególne lobby, teraz, no to inaczej, to jest też o tyle zabawne, że to, że komuś poszło słabo w danej grupie, to może być totalnie losowy przypadek, bo akurat, nie wiem, bany złe siadły, augment złe siadł i nagle drużyna, która będzie w lobby C, będzie totalnie niszczyła to lobby. Tak. Ale zobaczcie, że Douglas i Eścik w tym momencie na naszych ekranach. Tak. Nominalnie byłby tutaj Jankos zamiast Eścika i on będzie w kolejnych grach, natomiast z powodów różnych nie ma go dzisiaj z nami. Także lobby sportowe, Woolite, Wander będą tutaj walczyli. Wander najkonieczny dla siebie Alistarza. Lucen jest świetny, ale właśnie ma ten problem, że jeżeli pójdzie na przykład pod Kryta albo pod Letality, to bardzo łatwo mu stracić obrażenia na tankowatych postaciach. Jednak tutaj Woolite, no ciężko zmeczować, aczkolwiek to leczenie mu faktycznie pomogło! Remis! Dobra, to kto jest mocniejszy, Poppy czy Alistar? Alistar, bo może wypchnąć Poppy za kółko. Ale Poppy jest bardzo fajnym wyborem technicznym Alistara. Tak, to prawda. No tylko, że jeżeli tutaj na CC Locku, na stunku z E, zobacz, Wander na pewno ma W dostępne. On czeka, kiedy to kółko się zmniejszy i ale teraz niezłe będzie pozycjonowanie od Eścika. Eścik zaraz musi dobre W stajmować. Trzeba zadać jak najwięcej obrażeń. O, okej. Okay. Wander zadać stuna i wypchnąć. No dobra, tylko że oni obie się teraz palą. To nie no, Eścik wygrywa pasywnie. Luciany skalują, dajmy im gotować. A tutaj w ogóle pojawia się Ramus. A ty w ogóle mam trzech Lucianów w lobby? Trzy Luciany są w lobby. Ja. No właśnie, jajko majko, chciałoby się powiedzieć. Szybki tauncik, może się podobać. Tutaj będzie trzeba najprawdopodobniej zraszować Tormaila, tak mi się wydaje, skoro grasz na trzech Lucianów, na dwóch Lucianów w sumie, jako Ramus. Tak. No, tak, na dwóch. Oj, ty, na tej roszadzie. Ale Ramus szybko podjeżdża. Coś tam robi, z pomocą w każdym razie to wykonuje. To jest też jeden z najciekawszych pojedynków, raczej no, po prostu walk, no, 2-2 to nie pojedynek. Szybki update z mojej strony, ale jajko majko, czyli Douglas. Nie, no Douglas to totalnie porzucił swojego kompana z drużyny, on jest zainteresowany własnym dobrobytem, stąd też dwie sezony tutaj wzięte, a Eścik jakoś zdołał się zrekonstruować, jeszcze przyspilić. No Jan III Sobieski upada oczywiście. Był to, czekaj, nie, Kubon. Over półtorej mig już. Jakby ktoś miał wątpliwości. No i czy ubiją bestię? No, wydaje już mi się, że tak. Nawet jeżeli bestia jest z nimi i wie o tym każdy, to tym razem trochę w szoku. Oponentów trochę nie w szoku jestem, może ma dość. Tylko czy Woolite umie się dobrze bawić, kiedy
Nie wygrywa? Grałem z nim nieraz w planszówki i tak. O, jak ja ostatnio zgadałem o planszówkach, powiedział, że on nigdy nie zagra ze mną w taką grę, gdzie żółwiami trzeba dojść do mety, ponieważ jest zbyt mało competitive. To akurat ciekawe, jednak teraz, proszę bardzo. No, przykro mi, Czajuś, ale będziesz pierwszą ofiarą. Czy w takim razie Meilin ubije dwójkę oponentów? Ale biega między jednym a drugim, ale to będzie respawn, no bo nie ubiją chyba. Dobra, przepraszam. Niestety, ale porażka. Ale znowu, to ustawienie się pod ścianę, no trzeba uważać. Grasz na popi, niepotrzebnie. No ale teraz, szybka ucieczka od Remigiusza, czy w takim razie wykoruje Kubon? No, jeszcze się odwrócił Remigiusz, ale to za wiele nie da. Odepchnięty jeszcze zostaje przez Alistara ten biedny Lucian. RK tym samym zostaje przerwana, poprawi to wszystko set. Te obrażenia w centrum kolizyjnym są gigantyczne. Nawet Dash nie pozwoli ci uciec przed tym Alistarem, przed Hedra. Kogo tym razem? No i tutaj potencjalnie decyduje się ich los, a grają na potężnego Douglasa, który naprawdę ładnie poczyścił ostatnio i ma te trzy staki flasha. Douglas Fangirl gra na Douglasa. What? No, a cóż, jak to się mówi, nigdy nie poznawaj swoich idoli, bo skończy się to dla ciebie niepomyślnie. O, zobaczmy, no, szuka oponenta. Kto z więcej sadzonek zgarnie? No niestety, ale tutaj chyba przede wszystkim... Gwen jeszcze ratuje, ale no, chyba nie. To jest tylko... Czekaj, jest jeszcze kolejne leczenie. A tu będzie respawn, będzie respawn. Zobacz, jak Douglas to ładnie zagrał. Nie, on nie ma prawa. Yo, Douglas! Nie wiem, czy to wygrają, ale oni wycisną z tego leczenie. 200%. Leczenie od Gwen, daje czas, realnie. Czy wypchnie z respawnu w takim razie Meilin, Eścik? No way! O, wypchnął! Dobra, ale czy to wystarczy, bo jest w tym momencie powstający już Czajek. Ej, a gdzie jest respawn dla... Gdzie jest Douglas? Gdzie można podnieść Douglasa? A może on był już wcześniej podniesiony? Nie, no chyba nie. To było dziwne. Okej, okay, Erka! What? No i bomba! What? No out! Bomba! Jeszcze E! Ale ta Erka daje niewrażliwość na obrażenia! Samobójcza misja prawie ścika, ale finalnie wygrywa! Ej, to był chyba najfajniejszy comeback, jaki to widzieliśmy super dzisiaj. Comeback. Douglas super zagrał comeback. Jak totalny szef tę akcję. A, bez kitu. No tak. Przecież poleciał wielki laser. Powrę Migiusza. Zobaczymy intensywny gameplay mechaniczny Ramusem. No co, zagrywasz Erkę. Nie, zobacz, uwaga. Luciana. Prawidłowe combo. Q. Jesteś szybszy. Toczenie. Masz większy zasięg na RC, no właśnie. Ej, ale Luciana już nie ma! Ale full combo, zobaczcie, on wyrzucił z siebie obrażeń. No i teraz kajtujesz po prostu. No o, tylko, że... Bardzo niemiło przerzucony. Wyrzucili go za bramę. Odholowany, niestety. No i teraz... Dużych obrażeń. Gramu na nosie Douglas, No to jest koniec, niestety. Biedny Remigiusz, nawet jeżeli tutaj zespałnuje na powrót swojego sojusznika, to wiele korzyści nie przyniesie i finalnie wyklarowało nam się top 2. Kubon z Remigiuszem wyrzuceni z lobby. Ale zobacz, duet Vandera i Ulaita pod przeżywalność tutaj jak na razie działa cuda. Tylko, że 20... Jako Douglas i Jeścik zgarniasz łącznie 70 punktów. Bardzo dużo, pamiętajmy, 82 punkty ma żona najniżej notowana na tym turnieju do tej pory. No, ten flash od Douglasa... No. Chociaż czekaj. No, Vander robi co może, ale trzy staki na flashu powinny mu wystarczyć. I teraz jeszcze szybka ucieczka, żeby pod kolejną sezonką zgarnąć tego więcej. I jeszcze rozbicie seta. Ale Vander z kiwerską, tu może nawet respawn. Runda druga, panie i panowie. No tylko, że zobacz, szybka akcja od Eścika, to jednak nie wystarczyło. Set ma pomóc, a w żadnym razie nie przeszkodził przynajmniej. No ten kolektor tutaj też pomaga, żeby to wszystko domknąć bez dwóch zdań. No i to będzie zwycięstwo w tej grze dla zespołu Douglasa. Naprawdę w tym pojedynku Lucianów, no bo aż trzy kompozycje miały w swoim składzie tego bohatera. No najlepiej myślę, że zagrane bez dwóch zdań, po prostu pod kątem mechanik i pary w łapach. Chocolate Inspired, teraz rzut oka na nich. To jest chyba lobby C, tak mi się wydaje. Mhm. 10 miejsce, 115 punktów, nie za wiele. Mamy też Eni i proszę bardzo, jest też połączenie między bohaterami. Aha, to jest to, że Anka nie może się sama w sobie ruszać. Czym się chyba wydaje? Tak, no. Tutaj poszedł flash. Ta, ona jest zawsze przypięta do Inspireda. Śmiesznie to w sumie może działać. Szybki w ogóle double kill w drugim starciu. No, ściągnięty od razu z powrotem za fraki do swojego sojusznika, ale zobacz, że Czekoladowi zupełnie to nie przeszkadza. No, wpiął się na plecy lepszego zawodnika i wygrywa. A Guccio Delort, Mastery oraz Lulu, to jest ten duet, który przed chwilą zrobił szybkiego double killa. W międzyczasie mamy też pierwszą drużynę, która już odpadła. Nie wiem, kto grał Tristaną i Setem, ale pozdrawiam serdecznie. Macie chwilę przerwy. By the way, To byli Pokémon Stickers. O, wielka szkoda. No, zobaczymy w takim razie. Bo tutaj jeszcze jedna wygrana i zajmujesz bezpieczne pierwsze miejsce. No to co, do boju. By the way, dostałem informację, że podobnie Syzyfek z Antariasem wygrali.
To jest niesamowite. Ten duet jest jakiś magiczny. Totalnie stępują, jest niezbalansowany. Cucho Delord. No, chyba wiem, kto wygrywa w takim razie. Chyba z Intoxicatem. Ej, ten flash. Daj, dzik. Flash przez stłum. Czy dzik ma jeszcze jakieś szanse leczenia? Trochę jeżeli jest. Jeżeli ma RK, czy podniesie? Jak podniesie, to git. Ale jest podniesienie! I z drugiej strony również. No dobra, Inspire, szybkie leczenie, ewentualnie wystarczy tych obrażeń. To będzie zwycięstwo dzika oraz... Dzika. A nie, dobra. Ajajajajaj. Przepraszam. Zagotowałeś się. Ale prawda, ja to rozumiem. Prawda. Tu było dużo emocji. Szybkie, wiesz, takie w te i we w te. Ząb za ząb. Siema, to my znowu. Nie, znaczy w ogóle... Pełna zgoda, fajne. A Antares i Syzyfek zainkasowali już po 600 zł na głowę dzisiaj. Mają 230 punktów. To jest, by the way, prawie dublują Arquella i Tinkrofa. No nie idzie Krzychulecowi. Nie idzie. Ale on jest wtedy najmocniejszy, kiedy w niego wątpisz. Klarowało. Do tych punktów aż tak dużej wagi nie trzeba przywiązywać na ten moment, bo to jeszcze taki etap rozgrywek, kiedy bardzo dużo może się zmienić w obrębie jednego dobrze zagranego lobby. Mówię, że 70 punktów mniej więcej, tak, za wygranie, 20-0. Jeżeli wymaksujesz... 20 HP. Jeżeli wymaksujesz lobby, no to jest szansa zgarnąć nawet 70 punktów. No właśnie, więc tutaj comeback jeszcze jest możliwy. No ale teraz, trybi panowie są Jonathan Gragas. Jesteś tam. Rybson z Twisted Fate'em. Ryba, on grał naprawdę niesłychanie dużą liczbę. O! Jest Twitch! Dobra, banger. Twitch tylko i że set. Setem. Ale jestem z tym w porządku, rozumiem wybór. Trybi znowu na Gragasie. Ostatnio przyniósł mu on zwycięstwo, jeżeli dobrze pamiętam, więc... No próbuję powrócić do sprawdzonej formuły, a Ryba... No właśnie na takich dziwacznych postaciach, bo wcześniej ta Aszka, teraz ten TF. Ale tutaj, no znowu, brak obrażeń w early game'ie, tak, od Zeda, więc jakby lewusik, lewus gotuje. Tak, tak, no i on naprawdę mocno się przygotowywał do tego turnieju. O, niezła wystawka, ale flash w wykonaniu Rybsona, daje mu czas, tarcza, dziuby nie powinna wystarczyć, chyba że zdąży powstać swojego, zrespawnować swojego sojusznika, no nie, Słuchaj, nawygrywali się na Kajsie. Oni wygrali 4 lobby z rzędu, nie? Więc jakby w końcu... Więc to jest historyczny moment na tym turnieju. Trochę na tak. Pierwszym turnieju arenowym na świecie. Pierwszy. Warto o tym pamiętać. I to może być ich ostatnia walka. Podejrzewam, że... No nie wiem, jak na razie. No, jeśli wyjdzie... Strzela, dostaje potężnego bardzo bursa, ale... Nie, no. Wysadził go ten deathmark. No dobra, ale... No ale będzie respawn. Ale szybciej jest respawn od lewusa i to jest problem. No czekaj, ale i tak on teraz powinien sobie... Oj, dziuba jest genialny! Bomba! Nie no, to zjedzenie było fantastyczne, bo ono nie pozwoliło na respawn i tym samym Antares i Syfek odpadają. Megarami, Alistrami, tego typu rzeczami, a tutaj zupełnie inne podejście, raczej takie połkujące, wkurzające czempiony, takie jak ta Ashe czy Twisted Fate. No nie przynosi to jak na razie bardzo dużo korzyści, no ale zobaczymy, może dotrze się to wraz z czasem też. Trymbi, wiemy, że to był zawsze bardzo kreatywny zawodnik, może to on koluje takie rzeczy. Wejdź na tarkę. Pod dymkę, masz zonie, możesz używać Erki. W ogóle Erka Twisted Fate jest ciekawym narzędziem na arenie, no bo dostajesz wizję po prostu na oponentach. No, ale powiem ci, że no ta... te gwiazdy niczym od Asola podebrane. Wysoka, ale szybkie użycie deathmarka w wykonaniu oponenta. No i patrz, okazuje się, że ciężko się gra w momencie, kiedy te karty po prostu nie trafiają. A ostatecznie Rybson upada po prostu od Broken Gwen. No i co, da się grać? Niespecjalnie. No, w taką kompozycję, w takiego Zeda, wiesz, ty chciałbyś sobie postać z tymi gwiazdkami, niech one pobijają. No dobra, chwila, ale... Trymbi może podnieść Rybsona w tym momencie. Trymbi? Czy uratuje dzień? Streamiwak? Realnie Trymbi wykierował ten duet! A tutaj dostajemy dzika, wyobraź sobie, na Ivernie z Yorikiem, czyli tak zwany duet pod zasypanie przeciwnika NPC-tami. No właśnie. Czyli mobkami Yorika, a także Daisy. No, to może być bardzo frustrujące, szczególnie kiedy ten las przesuwa się w stronę przeciwnika. Jak wiemy z literatury brytyjskiej, kiedy las podejdzie pod mury, oznacza to koniec pewnego królestwa, a więc no to są złe wiadomości. Co więcej, mnie znacznie bardziej szokuje, że mamy dwóch Yorików w jednym lobby. Tak, to jest zastanawiające. Fajne wykorzystanie sadzonki przez dzika. Oho. Problemy. No i wszystko się wyjaśniło! No ale zobacz, dzik niby w lesie, dziki powinny się dobrze odnajdować. Wina z Wiedźmina, tam trójki i że haha, jest tam taka postać Sylvan, nie wiem czy wiesz. Też mnie to kusiło, kiedy ogrywałem ten tytuł. Szok. No dobra.
Dobra, zobaczmy, bo... No. Ta walka wydaje się być dość niewyrównana. Nie, niespecjalnie. Wydaje mi się, że Gucio i Delord... nie wiem, czy powinni odbiegać za bardzo od tego Mastera i Lulu. To działało wybitnie. Ty, czekaj. Ej, ten poke w ogóle od Yorika okazał się być całkiem irytujący. Tak, no rzuca te gule. Zadaje obrażenia, slowuje, bardzo, bardzo niekomfortowe, ale no, Kajsa się rozpędza, póki łapie pierwszego killa. I teraz jeszcze trzeba powstrzymać dzika przed atakiem. Co powinno być w porządku, no nie na wiem. Na punkt respawnując sojusznika. Ale póki Style bardzo zachowawczo trzeba oddać. Nie, póki Style boi się generalnie o swoje życie i ja to rozumiem. No, bo... I teraz widzimy dlaczego, skąd ta zachowawczość. Ja jest pełen! O matko, ale jest MVP Delord! Ja myślałem, że on tylko... Przyda się na pewno, żeby podreperować sytuację w tabeli. Ostatnia szansa, powoli, wielkimi krokami zbliża się do ulubieńców trybun. Gucia i Delorda muszą zacząć wygrywać. Jak na razie przeciwnicy, na których wygrywają, to są sadzonki. Ale od czegoś trzeba zacząć, myślę, że to jest krok w dobrą stronę. Pełna zgoda. Pamiętaj, nawet największy mistrz kung fu zaczął od pokonywania kukieł. A jak na razie pokonany zostaje Witek. Bardzo niefortunnie niestety, ale wydaje mi się, że Delord może mieć pod górkę. Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj trzeba wrócić do pewnych postaw. Nie ma co prawda duetu Gucio plus Arquel, nad czym ubolewam, ale może Kane'em. Może Kane'em powinien grać Gucio. Tylko, że już użyli w końcu, nie? Tak. No, jak idziesz z Zywkowi z Andreasem? Właśnie, produkcja, prosimy o raport. Tak tylko może być informacyjnie, nie musimy pokazywać. Po prostu no, naznaczyliśmy chyba jasno głównych bohaterów ostatnich... Tak, psują nam narrację w tym momencie, więc fajnie, gdybyś jednak, kurczę, ogarnęli. Póki Style na blisko, no jednak GQ, jeden za jednego. Kto będzie w takim razie silniejszy, no pytaje mi się w takim razie. Set pomoże. Oj, ale nie tym, ale którym trzeba. Bomba. Mamy wciąż Rypsona z Trymbim, siódme miejsce, środek stawki, ale tym TF-em zobacz, że udało im się nawet wygrać, więc może ten TF, może ta Aszka czasem to oddaje. Ej, nie żeby coś, ale im dłużej o tym myślę, tym bardziej ekscytuje mnie perspektywa jakiegoś takiego e-sportów na arenach. No, tak. Wyobrażasz sobie, jak by to było oryginalne? Tak, no bo ten element, powiedzmy, solo kolejkowy nie staje się aż tak znaczący, co pokazują wyniki na tym turnieju. Jesteś pozytywny. Każdy, jeżeli chce tylko poprawić sobie humor, przyjdzie do ciebie na streama, czy obejrzy jakiegoś twojego woda. Delord, dzisiaj było słabo, ale jutro będzie lepiej. Pamiętaj, jutro też jest dzień. To zaledwie gorzej być już nie może. O ty chamie. Stop cham! Stop, czarny Piotruś. Zobaczymy, czy będzie opcja do tego, żeby sobie poradzić. Czy będzie comeback? Czy będzie comeback z 2 AP? Zobacz na AP. 899 AP posiada w tym momencie za nami. To no, są liczby absolutnie kuriozalne. Szpatuła i Rabadon robią swoje. 130 cooldownów. No nigdy tego w LoLu standardowym nie zobaczysz. Dobra, szybka rakieta, mowa oponenta, ale Lewus jakby osamotniony jest i Miwak zajmuje się dziubą. Ale szybka eliminacja chociaż! No, Mrozku, w tobie cała nadzieja. Solóweczka. No i nie da się grać, sorry, ale Trundle jest gigamocny. No, solówa na Trundla nie należy do najprzyjemniejszych. Jest jeszcze respawn. Ale respawn poszedł szybciej. No czekaj, ale to jeżeli uda się podnieść ale nami. Ale nie, no nie ma jak. Dziuba jest po prostu przepotężny. No Dziuba po prostu go okłada prawym. Mrozku musi stąd uciekać. Podbicie, leczenie, no ale to nie daje za dużo. I dobra, gdzie Lewus? Czekaj. Lewus wybuchnięty. On już nie powstanie w tym momencie. Ciekawe, akurat dodatkowe leczenie. Ty. Może jest jak szansa. Ej, Mrozku, młody Mrozku. Mamy zwycięstwo. Na 12 punktach zdrowia, więc akurat trzeba przyznać się, Mrozku oraz Simiwak trochę ukarali za punkty oponentów, więc przynajmniej będie mniejsza różnica w tej tabeli, ale mają punktację, nie ma nikogo, kto ma te 400 punktów. No i bardzo dobrze. Tyle. To był Chochlik tak zwany. Dokładnie. Dobrze, wybaczamy produkcji, ale to jest ostatni raz. No właśnie, a to dobrze. Okej, podobno to nie jest wina produkcji. To osoba odpowiedzialna? Stoi na skraju w tym momencie. To nie, to chodzi o to, że po prostu na słońcu było takie duże wyładowanie i uderzyło to w procesory na komputerach. Po prostu Jankos mi usiadł na klawiaturę i to 4 padło z przodu. Rozumiem. Top 4, moi drodzy, top 4. Jankos oraz Douglas, zakładamy, że jutro Jankos będzie już grał. Tak. Chocolate Inspired, Lewus i Dziuba oraz Simiwek w Mrozku. To jest pierwsze lobby? Mocne lobby, ale teraz tak, Antares i Sysyfek spadają, no można powiedzieć perfekcyjnie do lobby B i tam będą grali z Rypsonem Trymbim. Czyli duetem Trypson, przypominam. Ulajtem, Wanderem, Kubonem i Overpołem. Tutaj trochę, zobacz, patrz. To jest trochę takie lobby
stara krew kontra emeryci. Młoda krew, zgoda, zgoda. Młoda krew kontra emeryci. No mi coś... się najbardziej, szczerze, ja najbardziej czekam na to, powiedzmy, lobby najniżej notowane. Delord Gucio, Mylin Czajek, Mystic Spooky, Arkold Syncroft. Tak jak powiedział Lewus, zacytuję go tutaj, bo było to troszeczkę niemiłe, ale jednak można nafarmić tutaj punkty na nobach. Więc mocno. Ja jestem ciekaw, kto dokona wielkiego comebacku, bo ktoś dokona. I może, mimo że Delord dziś rozpaczał, mimo że łkał, to jutro, jeżeli się zepnie, wejdzie na motywacji, to niczym prawdziwy dzik może odwrócić losy całego tego turnieju. A ja się zastanawiam, czy z drugiej strony to nie będzie taki Elohel.